Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na rozpakowanie słuchawek firmy SteelSeries. Są to słuchawki z serii Siberia, najwyższy model Siberia Elite. Słuchawki, które są jednymi z najnowszych w ofercie firmy, jednocześnie są to najbardziej zaawansowane słuchawki z serii Siberia i także najdroższe. Cena takich słuchawek to około 800 zł, jeśli dobrze pamiętam. Ostateczną taką cenę podam Wam jeszcze oczywiście w pełnej recenzji. Na razie zajrzyjmy sobie do opakowania i przyjrzyjmy się im. Słuchawki są dostarczone jeszcze w takim dużym boksie, który ledwo mi tutaj się w kadrze mieści, a w środku mamy właściwe opakowanie. Mamy tutaj taki obrazek, ja Wam pokażę. Enter the unheard. I obrazek tych słuchawek. W środku mamy jakąś rzeczkę, zaraz sobie ją obejrzymy. I moi drodzy, sam kartonik ze słuchawkami, który jest raczej takiej przeciętnej wielkości, jeśli chodzi o kartoniki z Siberiami. Są one zawsze dość duże. Powiem Wam tak, miałem okazję z Dawidem te słuchawki przetestować na targach Poznań Game Arena 2013, założyć, a także posłuchać dźwięku z nich płynącego. I powiem Wam, że oboje byliśmy pod dużym wrażeniem wygody oraz oczywiście jakości dźwięku. Dlatego bardzo fajnie będzie przetestować te słuchawki w takich warunkach redakcyjnych, spokojniejszych, no i przyjrzeć się wszystkim funkcjom, których zapewne jest całe mnóstwo. No zobaczcie książeczkę. Jest to takie jakby wprowadzenie do całej serii Siberia. Zobaczcie, tutaj mamy klasyczne Siberie, tutaj mamy nauszniki Elite, różne nagrody, które te słuchawki zdobywały przez lata, ponieważ wyszło ich naprawdę wiele, wiele serii. Mamy też słuchawki Siberia Elite V2 w wersji Navi, które też testowaliśmy na portalu. Kit Orange, które też u nas były. I Siberia Elite, czyli takie podsumowanie serii, kulminacja, najwyższy model, najlepszy. I mamy też taki obrazek pokazujący, w jakich kolorach te słuchawki mogą być podświetlane, ponieważ są to słuchawki z podświetleniem. Na końcu mamy też informację o oprogramowaniu, ponieważ te słuchawki jako jeden z niewielu produktów korzystają już z najnowszego SteelSeries Engine 3, nie z dwójki, tak jak większość urządzeń. Ten engine daje nam dużo szersze pole do popisu, jeśli chodzi o konfigurację, także ma nowy interfejs graficzny. Wygląda po prostu ładniej i przejrzyściej. I to by było na tyle, jeśli chodzi o taki szybki przegląd książeczki. A teraz sam kartonik, no jest dość ciężki. Mamy informację, iż dźwięk płynący z tych słuchawek jest nadrzędny, jest bardzo, bardzo dobry i współpraca z Maciem, systemami Windows, iOS oraz Androidem. Z boku informacja o systemie zawieszenia, czyli pałąku komfortowym. Z drugiej strony informacja o podświetleniu w 16,8 milionach kolorów, czyli pełna swoboda. I z tyłu mamy jeszcze troszeczkę informacji. I moi drodzy, te słuchawki wspierają technologię Dolby, Dolby Pro Logic, Dolby Headphone, czyli nie jest to byle co. Są to certyfikaty najwyższej klasy, dlatego powinno to się także przekładać na jakość dźwięku. Mamy też zawartość zestawu, ale to sobie zobaczymy za chwilkę. Także informacja o mikrofonie, o systemie redukcji szumów, zatem nie mamy żadnych konkretnych specyfikacji, jeśli chodzi o pasmo przenoszenia i tak dalej. Może będzie to w środku w jakiejś instrukcji. Zajrzyjmy do środka. I po zdjęciu tego opakowania zewnętrznego widzimy w końcu specyfikacje. No zobaczcie, są nie byle jakie. Pasmo przenoszenia od 16 Hz do 28 000 Hz, impedancja 32 ohmy, 113 dB jeśli chodzi o SPL, długość kabli 1,2 m plus 2 m przedłużenia, 3,2 m łącznie i informacje o mikrofonie. Wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. Otwórzmy już ten kartonik. Zobaczcie, w środku mamy takie też fajne wypełnienie. Jest to zrobione z dbałością o szczegóły, no i widzimy same słuchawki, moi drodzy, są one w kolorze białym. No i jak wszystkie Siberie, charakteryzują się niską wagą. No i zobaczcie, przy takich nausznikach na pewno gra będzie komfortowa. Są one przy okazji bardzo miękkie, jest to gąbka typu memory foam, również u góry mamy fajne takie mięciutkie wypełnienie. No i zobaczcie, pałąk z najwyższej jakości stali, te elementy będą podświetlane, z tego co pamiętam z targów, o właśnie, regulację głośności, co ciekawe, mamy nie na kablu, tylko w tym nauszniku i kręcąc sobie możemy sterować głośnością.
Świetne rozwiązanie, ponieważ nie musimy nigdzie szukać na kablu pokrętełka. Wystarczy, że chwycimy za jeden z nauszników i przekręcimy. W drugim nauszniku, jeśli dobrze pamiętam, jest też pokrętełko, które włącza i wyłącza mikrofon. I tutaj mamy sam mikrofon, tak jak we wszystkich Siberiach, chowany w nausznikach. Z tym, że w tym przypadku ten mikrofon jest zdecydowanie dużo bardziej gruby, jeśli chodzi o ten sam kabel, natomiast jest tak samo elastyczny, możemy go sobie bez problemu dogiąć. No i sama końcówka mikrofonu jest również dość duża. W bokach mam jeszcze napis TCVS-a, mamy też go na górnym pałąku. To wszystko jest, moi drodzy, skóra najwyższej jakości, stal najwyższej jakości, nauszniki i ta cała gąbka. To również jest po prostu najlepsze, co może być. Tutaj mamy taki dodatkowy port na mini jacka. Jeśli dobrze pamiętam, służy on do dzielenia się muzyką, czyli po prostu inny użytkownik może podłączyć się do tych słuchawek i słyszeć to, co my. Zobaczcie kabelek. Podstawowa część, jest to kabel płaski, taki nieplączący się, styczką micro USB. No i moi drodzy, jeśli chodzi o same słuchawki, to już je sobie obejrzeliśmy. Wrażenia z komfortu użytkowania, wrażenia z odsłuchu będą oczywiście w pełnej recenzji, dlatego proszę Was o jeszcze troszkę cierpliwości. Natomiast rzućmy jeszcze okiem, co znajduje się w samym kartoniku. Zobaczcie, moi drodzy, mamy tutaj przedłużenie i z tego, co widzę, jest tak: pojedyncza końcówka do smartfonów, do tabletu, podwójna końcówka, czyli mikrofon oraz głośniki do komputera PC i jeszcze jedna bardzo fajna rzecz: karta dźwiękowa na USB. Czyli poza tym, że dostajemy świetne słuchawki o bardzo dobrych parametrach, dostajemy także kartę dźwiękową USB, zapewne bardzo wysokiej jakości, co daje nam taką przewagę, że jeśli nie mamy dobrej karty dźwiękowej w komputerze, mamy tylko system zintegrowany z płytą główną, który gra, no powiedzmy sobie, na poziomie podstawowym, wybredniejszych słuchaczy na pewno nie zadowoli, wtedy używamy sobie karty USB. Natomiast jeśli mamy jakąś bardzo dobrej jakości kartę dźwiękową w komputerze, wtedy możemy z tego nie korzystać i podłączyć słuchawki bezpośrednio do komputera. Tak więc bardzo fajnie, że SteelSeries da nam tutaj pełen wybór, pełną swobodę. Możemy zrobić to dowolnie. Czy chcemy przez USB, czy chcemy normalnie przez mini jacki. No i dzisiaj to rozpakowanie wyszło nam tak troszkę od końca, bo normalnie instrukcje oglądamy na początku, a tutaj mamy na końcu. Standardowo naklejka SteelSeriesa, jak z każdym urządzeniem, i instrukcja do Siberii Elite. Właśnie mamy to, co mówiłem, pokrętło, regulacja głośności, włącznik, wyłącznik mikrofonu, zawartość zestawu, te wszystkie końcówki połączeniowe, podświetlenie w mikrofonie, które informuje nas, czy jest włączony, czy wyłączony. To, o czym mówiłem, też dzielenie się dźwiękiem ze słuchawek, bardzo fajna rzecz. Trzeba to będzie oczywiście przetestować w praktyce. No i możliwości podłączenia do karty USB. Tego mamy jeszcze informacje na temat mikrofonu, redukcji zakłóceń, systemu Dolby Headphone i możliwości podłączenia do różnych urządzeń. To by było na tyle, moi drodzy. Biorę się od razu za test tych słuchawek, ponieważ bardzo, bardzo mnie interesują, co tak naprawdę potrafią. I za jakiś czas zobaczycie pełną recenzję z wrażeniami, na którą już teraz bardzo chętnie Was zapraszam. A i przy okazji pamiętajcie o naszym forum. Chodźcie, zadawajcie pytania, udzielajcie się. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!